Karol Niemczycki, strzelec pierwszego gola dla pierwszej drużyny Krakowi w treningu noworocznym. Dzisiaj dla nietypowej dla siebie pozycji, ale fajne doświadczenie chyba. Tak, na pewno. Pierwszy raz zagrałem jako napastnik, więc nie jest to takie proste, natomiast też miałem jakieś swoje sytuacje, więc na pewno fajne doświadczenie. Dawid Szymonowicz mówił, że inna perspektywa zdecydowanie, jak stał na bramce. Jak to z twojej perspektywy właśnie wyglądało? Stanie z przodu, a nie z tyłu, że nie miałeś całego pola przed sobą. No na pewno dużo więcej biegałem niż te bramce, ale specjalnie też zamieniliśmy z Dawidem. Dla niego na pewno też fajne doświadczenie. Dla mnie tak samo, zobaczyłem, jak to jest być napastnikiem i na pewno też dobrze będzie mi to służyć w przyszłości. Twój pierwszy trening noworoczny. Przy okazji zapytam cię, jak oceniasz tę tradycję piękną, która już prawie 100 lat ma? No to jest na pewno piękna tradycja i też cieszę się, że mogliśmy to kontynuować pomimo sytuacji, jaka jest teraz na świecie i wydaje mi się, że bardzo, bardzo fajnie, że możemy to kultywować co roku w Krakowie. Trening noworoczny, mimo tego, że nazywa się treningiem, to jest raczej taka też zabawa dla was, żeby wejść właśnie z przytupem w ten nowy rok, żeby się poruszać. No ale od poniedziałku już startujecie z treningami takimi, że tak powiem, na poważnie w nowym centrum treningowym. Jakie plany w ogóle na ten nowy rok? Sportowe i nie tylko. No na pewno na początku chcemy jak najlepiej przepracować okres przygotowawczy, wejść w treningi z pełną parą i dać się wszystko w tym okresie, a później starać się w każdym meczu walczyć o komplet punktów.